Hej, witam na kanale Doris Style, ja jestem Dorota, a w dzisiejszym odcinku 10 sposobów, jak kupować mniej ubrań. Zapraszam. I słuchajcie, jak widać, nie jestem u siebie w domu, bo musieliśmy się na chwilę przeprowadzić do moich rodziców, bo po prostu zalanie osiągnęło już prawie wszystkie pokoje, no także po prostu tam się nie da żyć, więc... Jak na razie próbujemy, dlatego też nie było odcinka w zeszłym tygodniu, bo po prostu już nie miałam warunków, ale stwierdziłam, że słuchajcie, jest ciężko, ale trochę się zmuszę, żeby się, wiecie, pomalować, usiąść przed Wami, zrobić taki odcinek, który mogę, czyli przegadany i trochę się, wiecie, naładować pozytywnie, bo tego mi potrzeba. Ale słuchajcie, jakby nie o tym, porozmawiamy sobie dzisiaj o 10 sposobach na to właśnie, aby kupować mniej. I zainspirowało mnie do tego odcinka kilka rzeczy. Przede wszystkim teraz jakoś tak od początku roku widzę na social mediach dużo takich wyzwań, na przykład rok bez kupowania albo 75 hardstyle challenge, coś takiego, wiecie, że nie kupujemy przez ileś czasu i próbujemy stylizować to, co mamy w szafie. Czyli wiecie, dokładnie to, co ja tutaj robię na kanale już od jakiegoś czasu i staram się Wam właśnie pokazać, jak maksymalizuję swoją szafę. Oczywiście kupuję nadal rzeczy, no bo nie wiem, coś się niszczy, coś mi się zmieni, na coś mam ochotę i tak dalej, ale staram się, żeby to jednak były małe zakupy, takie pojedyncze, a nie wiecie, rzucenie się na pół sklepu na wyprzedażach. A drugą rzeczą, która mnie zainspirowała do tego było, byłam wczoraj w galerii, bo potrzebowałam tam coś kupić, jakieś buty córce i tak dalej. No i miałam tak, wiecie, chwilę czasu dla siebie i pochodziłam po wszystkich takich sieciówkach. To nie była duża galeria, ale wiecie, było trochę takich sklepów z ubraniami i jakoś tak wszystko mi się podobało i mówię, Boże, jaka piękna torebka, kurczę, promocja dla torebki, ale bym sobie kupiła, ale potem sobie myślę, ostatnio robiłeś przegląd, po co ci to, nie? Potem patrzyłam na ubrania, oczywiście one nie byłyby wszystkich w moich rozmiarach, ale tak jakby, wiecie, chłonęłam to i miałam ochotę mieć te rzeczy, bo były takie super, były tak fajnie wystylizowane na manekinach. Może Wam tu pokażę parę takich zdjęć, bo sobie porobiłam oczywiście pod kątem może przeróbek albo takiego stylizowania tego, co mam. I naprawdę pomyślałam sobie, kurczę, gdyby tylko tam były moje rozmiary, bo wiecie, to są sieciówki, nie wiem, jak Reserve, HM, Kapel, chociaż Kapel jest drogi, ale ogólnie takie rzeczy, że wiecie, że można po prostu iść i kupić parę rzeczy bez jakiegoś super wielkiego nadwyrężenia budżetu i później, wiecie, to tak jakby nas bardzo zachęca, ale potem właściwie co? Czy my to potrzebujemy? I tak się zreflektowałam i mówię, dobra, porobiłam sobie zdjęcia, mam inspirację, ale chciałabym naprawdę Wam przekazać to, że nie warto tak się rzucać na wszystko, mimo że nam się super podoba, może mamy na to budżet, może mamy, wiecie, ochotę sobie coś kupić, ale żeby to było w ramach rozsądku, bo tak naprawdę my tego wszystkiego nie jesteśmy w stanie ubrać w danym sezonie. Tych wszystkich ubrań, które mamy w szafie, nie ubierzemy przez cały sezon, a najczęściej też, wiecie, mamy jakieś takie parę rzeczy, które ubieramy non-stop w kółko. Także taki step i przechodzimy do pierwszego według mnie, ponieważ ja tutaj te 10 sposobów to nie jest, wiecie, z internetu wzięte. Ja to wzięłam z własnego jakby doświadczenia, z własnego tego, co ja stosuję i co mi pomaga właśnie w tym, żeby nie kupować aż tyle. Dobra, numer jeden, najważniejszy taki, wiecie, punkt programu to jest, dlaczego tyle kupujemy. Jeżeli czujecie, że macie z tym problem, wiecie, kurczę, cały czas kupuję, nie mogę się powstrzymać, o co chodzi, usiądźcie i zastanówcie się, dlaczego tyle kupujecie. Czy to jest to, żeby sobie poprawić humor? Bardzo często. Czy wiecie, mamy gorszy dzień albo nie wiem, po prostu mamy jakiegoś doła, kupujemy sobie, nie wiem, błyszczącą bluzkę, to nas od razu, wiecie, super, na chwilę oczywiście pocieszy. Czy to jest może to, żeby być cały czas w trendach, cały czas być modnym? Są cargo, kupuję cargo, bez zastanowienia, czy ja to naprawdę lubię, czy ja na pewno to będę nosić. Czerwony biorę, to biorę, to biorę, żeby właśnie być cały czas na czasie. Właśnie
I to też przy okazji, wiecie, nas tak cały czas nakręca, że jesteśmy cały czas takie, wiecie, zadowolone, taka dopamina się w nas tutaj wydziela, szczególnie jeżeli na przykład to są kolorowe ubrania. Kupujemy, bo ładne, wiecie, o, jaka ładna bluzeczka, to tak przyda mi się, żeby założyć gdzieś tam, nie? Bez żadnego zastanowienia. No i oczywiście, czy to jest może przez to, że oglądamy social media i cały czas ktoś nam coś poleca? Kupcie tą markę. Kupiłam haul zakupowy, wiecie, wow, super, kupcie, bo piękne materiały i tak dalej. Który z tych powodów sprawia, że wy kupujecie za dużo? Jeżeli już sobie odpowiecie na to pytanie, albo przynajmniej macie, wiecie, jakiś tam obraz i mniej więcej wiecie, co jest tym takim triggerem do kupowania, to właśnie trzeba będzie z nim powalczyć. Drugi punkt to, słuchajcie, może się wydawać oczywiste, ale warto to wspomnieć, czyli nie łazić po galeriach i nie scrollować tych sklepów online. Wydaje się, wiecie, logiczne, że okej, nie chcę kupować, to nie chodzę do sklepów. Ale czasem po prostu, wiecie, idziemy do jakiegoś spożywczaka, nie wiem, do Carrefoura załóżmy i naokoło są sklepy z ubraniami, no to przy okazji zachodzimy tam i wiecie, coś tam się skupnie w promocji. Albo idziemy po buty dla dziecka, a wchodzimy do HM-u. To nie było w naszym planie, prawda? Także wiemy dobrze, o co chodzi, wiemy czemu właśnie kupujemy, no bo są te fajne takie wystawy, są kolory, są promocje i tak dalej. I tak samo jest online, to nie jest tylko, wiecie, że w galerii. Jeżeli wiecie, że to jest u Was problem, to po prostu ograniczcie do minimum chodzenie do sklepów online i w galeriach. To na pewno pomoże, żeby nie było tego takiego właśnie kusiciela, tak jak ja byłam wczoraj, wiecie, no i po prostu mówię, wow, jakie to jest wszystko super. I ja rzadko chodzę do galerii, ale jak właśnie już jestem, to jestem taka, że wszystko chłonę, nawet w sieciówkach, wiecie, no oczywiście te materiały są słabe, ale jak sobie porobię zdjęcia, gdzieś tam sobie porobię inspiracje i zawsze jest tam jakiś taki kusiciel właśnie, kup, bo to jest super, wiecie, tanie, 100 zł tylko i tak dalej, nie? Także ograniczamy chodzenie do sklepów. Jeśli już idziemy, tak jak mówiłam, no wiecie, dzieci, bo my tam sobie możemy kupić rzeczy i po prostu w nich chodzić ileś tam lat, ale jeżeli macie dzieci, no to trzeba regularnie wymieniać te buty, te ubrania, no bo one rosną. No więc idziemy już do tego sklepu i będziemy w tym chemie z córką albo coś. No i wiadomo, że coś tam na nas będzie kusić. Słuchajcie, zróbmy listę. I to jest trzeci punkt, czyli zróbcie listę. I na przykład nie róbcie tej listy przed wyjściem do tej galerii, no bo wiadomo, że to jest bez sensu. Miejcie jakieś takie miejsce, czy w telefonie, czy nie wiem, na lodówce, czy jakiś taki notesik, cokolwiek, gdzie będziecie miały, wiecie, na przykład robicie sobie stylówki, ja tak mam, chociaż ja sobie zapisuję bardziej w głowie, ale też właśnie gdzieś tam sobie myślę, co potrzebuję i na przykład robię sobie stylizację i mówię, kurczę, brakuje mi szerokich spodni, teraz bym założyła szerokie spodnie, albo brakuje mi topu obcisłego, bo na przykład nosiłam golfy, teraz się robi cieplej i brakuje mi takiego long sleeve'a, ale obcisłego, takiego z dużym dekoltem. I mam to z tyłu głowy, że jak idę do sklepu, to szukam tej rzeczy. Nie patrzę na wszystkie te takie, wiecie, kolorowe sukienki w kwiatki, których mamy mnóstwo w szafach i tak, i nosimy je może raz w roku, tylko skupiamy się na tych rzeczach, które rzeczywiście nam u nas ich nie ma i które właśnie kiedyś miałyśmy ochotę założyć, a po prostu ich nie znalazło się w szafie. Oczywiście też możemy sobie robić listę, co nam się zniszczyło, nie wiem. Trzeba wymienić bieliznę, trzeba wymienić skarpetki, trzeba wymienić t-shirty, bo się, nie wiem, zrobiły jakieś tam plamy pod pachami. Obojętnie, co macie do kupienia, to sobie zróbcie taką listę i z tą listą właśnie idźcie. Okej. Jeśli jesteście online, to jest łatwiej, prawda? Bo o, brakuje mi topu, idę tam na, nie wiem, na aplikację, w której mamy miliony w telefonach i wciskam, dodaję do koszyka. Albo wiecie, my jesteśmy w stanie szybciej to zrobić, niż oczywiście wybrać się do tej galerii. No ale wiecie, łatwo to dodać do koszyka, ale może warto poczekać. Co mam na myśli? Mam na myśli kwarantannę w koszyku, tak sobie nazwałam ten punkt. Wiem, że to słowo się nam nie kojarzy dobrze, ale chciałam Wam to podkreślić, żeby... Ja tak często robię, naprawdę często.
albo dodaję do ulubionych, albo dodaję do koszyka i to tam siedzi. I to nie siedzi, wiecie, godzinę, tylko siedzi kilka dni albo tygodni. Na przykład na Vinted, nie? I oczywiście jest duże ryzyko, że to się wyprzeda, że tego już nie będzie, że nie będzie naszego rozmiaru i tak dalej, ale mam wrażenie, że to jest tyle rzeczy, że jak nie kupicie tego białego topu w tym sklepie, to kupicie go w innym. Naprawdę. Także starajmy się dodać gdzieś tam właśnie do naszej listy, czy do koszyka, czy do ulubionych i wracać co jakiś czas do tego. Na przykład ja sobie mam na Vinted, potem przeglądam sobie co jakiś czas ulubioną, mówię, czy ja to nadal chcę, czy to było tylko takie chwilowe, bo gdzieś zobaczyłam inspirację na przykład na Instagramie, nie? I wiele takich rzeczy po prostu później usuwam, bo stwierdzam, dobra, może to jednak nie jest to, albo na przykład wolałabym coś minimalnie innego, bo sobie właśnie przemyślałam, jakby znalazłam tą rzecz, ale jeszcze jej nie kupiłam. I Wam też polecam właśnie nie kupować od razu, wiecie, kup teraz, zapłać i tyle, nie? Jeśli już kupujemy online, to kolejnym punktem, który sobie zaznaczyłam, to jest nie kupować dużo do domu. Wiecie, o co chodzi. Kupię 10 par spodni i zostawię sobie tylko jedną. Pewnie większość z Was już była w tym miejscu, że po prostu zamówiłyście dużo, albo na przykład zamówiłyście 3 rozmiary różnych spodni, albo zamówiłyście różne kolory tego samego, tej samej rzeczy i sobie przymierzę i zobaczę, które mi się najbardziej podoba. I bardzo często takie sklepy oferują, wiecie, jakieś tam PayPal czy coś takiego, że jakby to nie jest od razu, nie musicie wydać dużo Waszych pieniędzy z konta, więc łatwiej jest po prostu kupić to wszystko. I jak to przychodzi, no to tak, przymierzymy, no w sumie spoko, ale zamówiłam w 3 innych kolorach, a to zostawię, bo ładne, nie? Czyli już mamy 4 bluzki. Zamówimy sobie 3 pary butów, jedne przymierzymy, no to jeszcze trzeba iść oddać, a to może koleżanka będzie chciała, wiecie, jakby chodzi o to, że zamówimy do domu i możemy je przymierzyć, to jest spoko i pewnie są osoby, które po prostu robią to regularnie i odsyłają, tak jakby przymierzały w przymierzalni, ale na przykład ja mnie to denerwuje, że potem to trzeba spakować jakoś sensownie, gdzieś tam nadać i z tym. No, jest to czasochłonne i to trzeba zrobić. Ja po prostu tego nie lubię, dlatego staram się zawsze, jak kupuję, to ogarnąć jakieś tam wymiary i tak dalej. Oczywiście zdarza się, że wymienię, ale to już wolę wymienić albo oddać, niż kupować już z intencją zwrócenia. Bo najczęściej jest tak, miałam takich chyba ze 2-3 rzeczy, że zamówiłam online i wiecie, nie byłam tak super przekonana, ale sobie myślałam, dobra, już zamówiłam. W sumie, wiecie, znalazłam w moim rozmiarze, powinnam się cieszyć. No i tak zostały, nie? Ale potem to było bez sensu. Bo gdybym je przymierzyła w przymierzalni w sklepie, to bym po prostu je odwiesiła. Także starajcie się nie zamawiać za dużo, tylko rzeczywiście to, co już przesiedziało w Waszym koszyku i to na pewno się Wam przyda i czego na pewno potrzebujecie i chcecie i to kochacie. Można jeszcze sprawdzić oczywiście opinię przed zakupem, czyli na przykład zawyżony rozmiar, albo na przykład mecha ci się, albo jak macie brzuszek, to brać rozmiar większy, wiecie, co chodzi. Jakby takie rzeczy też warto ogarnąć, zanim właśnie zrobimy te zakupy online. Kolejnym punktem, jeżeli chodzi o kupowanie, to wiecie, ja na przykład bardzo często, ogólnie lubię wymieniać rzeczy, bo ja jestem takim typem osobowości, że się szybko nudzę, ale wiecie, no wiadomo, że są większość rzeczy zostaje u mnie w szafie, po prostu je inaczej stylizuję, ale są takie rzeczy, że po prostu mam ochotę na przykład teraz nosić obcisłe long sleeve, a w zeszłym roku po prostu obcięłam jednego long sleeve, a drugiego wywaliłam, bo nie w ogóle do czego, nie? Także no niestety, jakby ja jestem tego świadoma, że ja tak mam, ale staram się wtedy jakby wymieniać tę garderobę, co oznacza jeden za jeden. Mniej więcej oczywiście, wiadomo, to jest tutaj kwestia umowna, ale jeżeli na przykład wiem, że chcę sobie kupić parę rzeczy, to sprawdzam, czy przypadkiem czegoś nie powinnam sprzedać, żeby zrobić miejsce w szafie, tak? Dlatego warto się, może jeżeli Wam pomoże taka zasada jeden za jeden, czyli na przykład, ok, chcę sobie kupić tę marynarkę, to muszę sprzedać te spodnie na przykład, które już wiem, że i takich nie noszę. Wtedy nie, wystawiamy na Vinted i chowamy gdzieś tam, nie wiem, do jakiegoś pudełka. Ja mam takie pudełko na rzeczy do sprzedaży i po prostu
kupujemy tu nową rzecz i tamta już jest do sprzedania, już w ogóle nie ma odwrotu i tak dalej, jeżeli się od razu nie sprzedaje, tak? Także warto sobie też właśnie tak robić, że jeżeli chcemy kupić trochę więcej rzeczy, to zrzućmy na nie miejsce i oddajmy, sprzedajmy albo nawet wyrzućmy dziurawe rzeczy. Albo przeróbmy. No właśnie. Jest też tak, że na przykład przeglądamy sobie rzeczy i mówimy, wow, ale super, potrzebuję tego w moim życiu, chcę to kupić. Ale sprawdź może, czy nie masz już tego w szafie. To jest jakieś takie, wiecie, hasło, czy nie masz tego w szafie, bo często jest tak, że gdzieś tam w czeluściach tej szuflady, czy tam półki, gdzieś tam z tyłu ta rzecz jest. Po prostu już jest tak gdzieś tam zawinięta pod inny, na przykład sweterek. Cienki jest w grubych. Ja mam taki jeden sweterek, o którym ciągle zapominam, bo on po prostu jest razem z grubymi sweterami, które go przykrywają i go po prostu nie widać. I warto, jeżeli na przykład chcemy sobie coś kupić, zobaczyć, iść do szafy i czy nie mamy tego, może nie identyczne, ale na przykład bardzo coś podobnego, albo jeżeli to jest kolor, jeżeli to jest krój, jeżeli to jest ogólnie typ rzeczy, no to właśnie czy tego już nie mamy i czy na pewno potrzebujemy jeszcze jedno. To jest ważne, bo używamy tego, co już mamy, a nie kupujemy nowego, po prostu. Co za tym idzie, kolejny ósmy już punkt. Róbmy często przegląd szafy. I tutaj na kanale mam już kilka takich filmików z przeglądem różnych rzeczy. Ja sobie akurat to dzielę sobie na jakieś takie typy w stylu. Swetry, torebki, kurtki, jakieś na przykład doły, góry, koszule, nie wiem, letnie rzeczy, jak na przykład pakuję, albo zimowe i wiecie, teraz też jak będę chowała zimowe, chociaż nie wiem, czy będę chowała, bo mam już nową, znaczy... Mam w kartonach nową szafę, która czeka, aż ogarniemy zalanie. Także będzie większe, więc pewnie nie będę chować, ale może będę oddzielać sobie gdzieś tam, wiecie, tak zupełnie z brzegu, żeby te rzeczy po prostu, no wiecie, nie wchodziły mi w drogę, jak będę sobie szukała na przykład letnich, żeby tych nie było, tych zimowych, ale one tam będą. Natomiast fajnie właśnie sobie robić taki przegląd i jeżeli przytłacza Was cała szafa, to zróbcie tą jedną półkę. Jedną półkę. Na przykład, nie wiem, jest jakaś sobie tam niedziela albo sobota, po prostu wyciągnąć, przejrzeć, nie wiem, zobaczyć, czy to nie jest dziurawe, czy to może nie jest brudne, czy my to nadal się w to mieścimy i tak dalej, i tak dalej. I takie właśnie małe przeglądziki, częste, pomogą Wam wiedzieć, co macie w szafie. Wiecie, czasami coś wywalić z tej szafy, a czasami wiecie, o kurczę, ja to mam, a to mogę z tym zestawić i będzie super stylówka. Trochę jakbyśmy właśnie kupiły coś nowego. I wtedy, jak już wiecie, mamy te przeglądy, często w ogóle tą szafę otwieramy, coś sobie wyjmujemy, po prostu bawmy się w tę stylizację. Jeżeli oglądacie kanały o tematyce modowej, no to nie jest Wam to obojętne, co wkładacie na siebie, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc może spróbujcie sobie zrobić jakieś, nie wiem, może wyzwania, to jest zbyt takie duże słowo, ale na przykład porobić sobie kilka stylizacji na lato, albo czy na wiosnę, przepraszam. Albo wziąć jakąś rzecz, której nie nosiłyście dawno, z jakiegoś powodu. Po prostu ona cały czas, wiecie, jak szukacie i przerzucacie tam te wieszaki, to ona zawsze jest przerzucana. Wyjmijcie ją i mówicie, czemu ja ciebie nie noszę? I cię wystylizuję, bluzko na przykład. I wtedy zobaczycie, o co chodzi. Być może ona jest niewygodna. Na przykład, albo guziki się rozchodzą w tej koszuli, albo jest materiał i się pocicie w niej w pracy, albo gdzieś tam jest w ogóle za bardzo oversize, a nie da się jej wetnąć, cokolwiek. I to też weryfikuje, czemu danej rzeczy nie nosimy, bo na przykład jak spojrzymy na nią na wieszaku, piękna, kolorowa koszula, no musi zostać. A ubierz ją. Nawet jeżeli nie jest teraz na to na przykład pora, to chociaż ubierz na siebie i zobacz, o co chodzi. I tego typu rzeczy, czyli jakieś takie przebieranki, nie wiem, wyzwania, albo po prostu takie rzeczy, że sobie bierzemy jakieś stylizacje. Możemy wziąć jedną rzecz i na przykład wymyślić dla niej 5 stylizacji z tą rzeczą, z różnymi rzeczami z szafy. To można robić, wiecie, niekoniecznie i robić zdjęcia na Instagrama, po prostu sobie wziąć. Nie wiem, patrzymy, wychodzi teraz, jest, wiecie, wiosna, chcemy jakieś zmiany. Wymyśl sobie tą jedną rzecz i daj od razu nawet 3 wystarczy. 3 stylizacje. I to już Was, wiecie, tak jakby
kreatywnie trochę napędza do tego, żeby troszeczkę kombinować z tymi ubraniami, żeby rzeczywiście je nosić. Ja nie mówię, że musicie zawsze mieć 50 warstw, jakieś awangardowe kolczyki, bla bla bla. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby używać swoich rzeczy, a nie brać tylko zawsze tą z wierzchu, bo ona już w sumie wiemy, jak ją nosić i jest łatwo. Po prostu ćwiczymy. I ostatnia rzecz, moja ulubiona, to jest oczywiście DIY i przeróbki. Wiem, że nie każdy potrafi albo chce szyć, ale czasami może zamiast kupować nowych rzeczy, na przykład nowych spodni, weźmy stare dżinsy i dodajmy do nich coś. I nie musimy od razu robić, wiecie, patchworka z 50 par tylko i wyłącznie ze szwów i tak dalej. Można oczywiście, ale może wystarczy wziąć mulinę i coś tam naszyć. Może wystarczy, nie wiem, obciąć je, zrobić w nich dziury albo doszyć, nie wiem, jakiś na przykład lamówkę, cokolwiek i możemy to zrobić ręcznie. Nie musimy mieć maszyny. Możemy wziąć nitkę i igłę, ponieważ no wszystko się da przeszyć ręcznie. Wszystko się da przeszyć ręcznie, po prostu maszyna to przyspiesza i sprawia, że to jest troszeczkę bardziej dokładne, równe i tak dalej. Ale wszystko możecie zrobić ręcznie. Także tutaj proszę, ja nie chcę słyszeć wymówek, że ja nie mam maszyny i nie mogę szyć. Możesz. Po prostu musisz na to spędzić troszeczkę więcej czasu. Ale oczywiście polecam Wam kupić sobie maszynę, jeżeli chcecie przerabiać, bo to nie jest taki duży koszt w porównaniu do tego, ile później się okazuje, że skracacie spodnie, że zwężacie coś, że przeszywacie zamek i nagle się okazuje, że możecie naprawić dużo ubrań, a nie po prostu je wyrzucić. Ja na przykład mojemu mężowi przeszyłam zamek w kurtce zimowej, gdzie tam jest ileś warstw. Po prostu miałam jakąś starą kurtkę już zniszczoną, wzięłam z niej zamek, akurat pasowało i uratowałam kurtkę, która była naprawdę dobra. Więc wiecie, chodzi o to, żeby też próbować może przerabiać, albo żeby naprawić coś, albo żeby pasowało do naszego, nie wiem, rozmiaru aktualnego, albo do naszego stylu, bo na przykład się zmienił. I myślę, że wtedy będzie nasza garderoba cały czas miała jakiś taki, wiecie, powiew świeżości właśnie przez to, że będziemy dodawały swoje osobiste takie kropki nad i. Dobra, słuchajcie, ja jestem szczęśliwa, że nagrałam ten odcinek w końcu dla Was, bo dzisiaj rano było ciężko i stwierdziłam, a mam to już gdzieś, ale potem mówię, nie, dobra, zrobię sobie makijaż, usiądę, wiecie, w tym małym pokoju tutaj u rodziców, nagram sobie, bo już miałam przygotowane te 10 punktów i czuję się coraz lepiej. Także widzicie, polecam Wam zastanowić się właśnie nad tym kupowaniem, nad nadmiernym kupowaniem, bo no te rzeczy są piękne. Ja nie ukrywam. Ja też chętnie, wiecie, akurat byłam i sobie kupiłam bluzę, która mi się mega spodobała, była w ogóle z męskiego działu. Nie była tania, ale kolor był piękny i była taka z kapturem, ale ja ją kupiłam, ponieważ bluza, którą mam, ja mam jedną tylko bluzę z kapturem i ona mi się poplamiła chemią i to są takie plamy, których nie, jakby w takich dziwnych miejscach, że nie bardzo mogę z tego coś zrobić, nie wiem, coś tam przyszyć albo zrobić na przykład inne te, po prostu jakby się nie nada, więc to będzie taka bluza, wiecie, robocza. A potrzebowałam takiej jednej z kapturem, bo ostatnio nawet wzięłam mojej córce, bo ona nosi takie bardzo oversize'owe bluzy, więc na mnie była akurat. I po prostu położyłam sobie pod trench i miałam ochotę tak się ubrać, więc wiedziałam, że potrzebuję tej bluzy. Więc jak trafiła mi się taka piękna, gruszkowa, no to stwierdziłam, dobra, w to mogę zainwestować. I właśnie sobie kupiłam. Także radzę Wam właśnie mieć zawsze na uwadze to, czego my potrzebujemy i czy na pewno wszystko jest takie, takie piękne i takie niezbędne. I mam nadzieję, że któryś z tych punktów Wam pomoże. I życzę Wam pięknego, słonecznego dnia. I mam nadzieję, że do za tydzień. Pa, pa.